Drodzy bracia i siostry, pokój wam. Chciałbym dzisiaj poruszyć taki temat. Nie będzie to na tematy polityczne, nie będzie to na tematy jakiejśkolwiek tam dzisiaj obecnego sytuacji. Nie będzie to też wykład doktrynalny. Chciałbym poruszyć takie zagadnienie, żeby porównać pewne sprawy związane z naszym życiem, bo jak patrzy się w ogóle na frekwencję, to przeżyliśmy już tam kilkadziesiąt lat, młodych nie ma, sytuacja w świecie jest skomplikowana, wszystko się jak gdyby, można powiedzieć, kończy. Wszystko się zwija do kupy, tak jak te u Izajasza to jest powiedziane, że niebiosa jako księgi zwinione będą. I to chyba tak to wszystko wygląda. Dlatego chciałbym się dzisiaj zastanowić nad takim zagadnieniem, mianowicie apostoła Pawła, który jest w 26 rozdziale dziejów apostolskich, nasz jak gdyby te teksty, które będziemy się zastanawiać, rozważać, 27-28 wiersz. Tam apostoł Paweł zwraca się do króla Agrypy. Ale wcześniej, gdybyśmy wcześniej przeczytali wcześniejsze rozdziały, nawet już od 21 rozdziału, to tam apostoł Paweł, wiemy, że przybywa do Jerozolimy. Wtedy, jak on zaczyna głosić o zmartwychwstałym Jezusie, zaczyna się zrobić wrzawa. Próbują go ukamienować. On później zostaje jak gdyby ochroniony przez opatrzność, że żołnierze rzymscy po prostu się wdali w te rozruby i go jak gdyby odciągnęli na bok. I później on trafia do tego, do namiestnika Festusa, później do króla Agrypy, zostaje przesłuchiwany przed tymi, on tam wygłasza olbrzymią mowę, gdzie król Agrypa był poinformowany o tym, że znał proroctwa, z tego się okazuje. I apostoł Paweł tam dochodzi do takiego momentu, że wygłasza przemówienie, ogromne przemówienie dla ludzi, którzy się zgromadzili i mówi, zwraca się do nich po żydowsku. Oni wtedy ucichli, nie było już takiego tumultu, on po prostu im głosi, co ich przełożeni zrobili i tak dalej, i tak dalej. I temat będzie nosić tytuł na podstawie tego właśnie, tych dwóch tekstów, 27, 28 wiersza z 26 rozdziału, prawie że chrześcijanie. Ja już kiedyś poruszałem, ale to bardzo, bardzo dawno to zagadnienie. I ten podstawowy tekst, który tutaj się wyświetla, 26 rozdział, 27, 28 wiersz, tam jest bardzo ciekawe stwierdzenie. Ono tutaj mówi tak. Królu Agrypo, apostoł Paweł zwraca się wtedy do króla Agrypy, Heroda Agrypy oczywiście, tu Heroda Wielkiego już dawno nie ma. Królu Agrypo, czy wierzysz prorokom? Apostoł Paweł się zwraca do niego, a on mówi i nie czeka na odpowiedź króla. I sam apostoł Paweł mówi, wiem, że wierzysz. A więc apostoł Paweł znał tą sytuację, bo kiedyś przebywał przecież w Jerozolimie, uczył się u Gamaliela, był faryzeuszem, rozumiał tą sytuację i widzimy, co apostoł powiedział. I tutaj apostoł Paweł w następnych słowach się mówi tak. Agrypa wtedy do Pawła, zaraz mnie przekonasz, bym został chrześcijaninem. I tu to stwierdzenie apostoła Pawła, wiem, że wierzysz,
bo on całą historię proroków w Starym Testamencie przedstawił wtedy w tym przesłuchaniu, bo on się bronił przeciwko Żydom. I z tego wniosek, że król Agrypa, jaki tam występuje takie słowo, taki człowiek, namiestnik jakiejś prowincji Festus, oni dokładnie wiedzieli te wszystkie prawa, zwyczaje, Torę, która w Starym Testamencie była podana Mojżeszowi i tak dalej. On to wszystko wiedział. Oni to wszystko wiedzieli, ci namiestnicy. A Żydzi chcieli ich oskarżyć i ukamionować. Oni, ci żołnierze go wyzwolili. No właśnie doszło w tej sytuacji, doszło do takiej tego przemówienia. Bo gdyby go ukamienowali, do tego by nie doszło. I tutaj bardzo jest to ciekawe. Wiem, że wierzysz. Czyli zdawał sobie sprawę apostoł Paweł, że on rozumiał rzeczy, pewne rzeczy, przestrzegał też najprawdopodobniej z tych spraw związanych ze Starym Testamentem, gdyż on był z pokolenia Idumejczyków na południu narodu izraelskiego, na południe, a oni byli spokrewnieni z narodem żydowskim. To prawdopodobnie byli z pokolenia Ezawa, ci Dumejczycy. I oni znali dokładnie te wszystkie przepisy zakonu, wszystkie prawa, no w pewnym sensie. I to jest bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Apostoł mówi właśnie w następnym wierszu, gdybyśmy przeczytali, to byśmy przeczytali w 29, że apostoł Paweł mówi, chciałby, żeby nie tylko on, ale i wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakimi ja jest. I tutaj zastanowimy się nad takimi dwoma rzeczami. Co to znaczy być prawie że chrześcijaninem, bo takim był, można powiedzieć, król Agrypa, Festus, czy tam wiele innych może słuchało go. I również zastanowimy się, co to znaczy stać się zupełnie chrześcijaninem, pełnym chrześcijaninem, bo prawie że to tak jak możemy mówić, inne określenia użyć, a więc nominalny, tak jak objawienie mówi, letni, taki po prostu, no nie wiadomo co, letni, nominalny to taki chrześcijanin, niechrześcijanin, nazwa zgodna, życie nie za bardzo. I nad tymi dwoma zagadnieniami będę chciał dzisiaj właśnie, żebyśmy się pochylili, żebyśmy się zastanowili. Wielu spośród zainteresowanych Słowem Bożym w zasadzie dochodzi do tej granicy, do której doszedł król Agrypa, doszedł Festus i inni. Wielu dochodzi tylko do tego stanu prawie że, czyli a czemu dalej to nie posuwają się, to jest właśnie pytanie. Wielu się stało takimi prawie że chrześcijaninami, czyli dzisiaj mówimy o chrześcijaństwie, ale to w zasadzie mówimy o chrześcijaństwie nominalnym. I mówimy, że taka grupa, inna grupa jest nominalna. Ale czy nam to wiele pomoże? Niewiele nam pomoże, jeśli będziemy na przykład naśladowcami Jezusa, prawie że naśladowcami Jezusa. Czy uczniami Jezusa, prawie że. Co nam to może pomóc? Otóż na samym początku trzeba zaznaczyć, że aby przynajmniej stać się tym prawie że chrześcijaninem, powinno się posiadać pewne cnoty rozpowszechnione wśród szlachetnych pogan. Można to nazwać coś takiego jak uczciwość pogańska. I o tym też będziemy chcieli sobie powiedzieć, bo przez uczciwość pogańską, którą tak określamy, to nie rozumiemy tej uczciwości, która jest wychwalana w
pismach filozofów, nauczycieli, tych Buddy, Dalaj Lamy, Konfucjusza, Zaratustry czy jakichś innych, to nas nie interesuje w ogóle. Tylko nas interesuje to, że tą uczciwość, którą ludzie przestrzegali i praktykowali w codziennym życiu, na co dzień, którzy na co dzień w jakiś sposób się między sobą kontaktowali, wymieniali doświadczeniami, uczyli się nawzajem, pomagali sobie nawzajem. O taką właśnie uczciwość chodzi. Otóż te reguły i te zasady, które ludzie stosowali na co dzień, no to w codziennym życiu. Nie znali chrześcijaństwa, nie znali Starego Testamentu, ale pewne rzeczy stosowali. Tak samo jak my dzisiaj wiemy, że nie wszyscy ludzie, którzy nie są chrześcijaninami, są zgoła tak zdegradowanymi, że w ogóle nie można o czym mówić. Wiemy o tym, że dużo ludzi jest szlachetnych, którzy nie znają Jezusa, którzy nie rozumieją pewnych rzeczy, a są szlachetni. O takim właśnie uczciwości pogańskiej, że to tak nazwałem, będę chciał dzisiaj mówić. Ta zawiłość, o której mówię, tej uczciwości pogańskiej, jest zapisana w liście do Rzymian, w drugim rozdziale, w wierszu 14 i 15. I to jest tekst z Nowego Testamentu współczesnego przekładu. To jest taka zielona obwoluta. I ten tekst brzmi w taki sposób. Poganie wprawdzie nie znają prawa Mojżesza, a jednak z natury wypełniają jego zasady. Stąd sami dla siebie są źródłem prawa. Wiersz 15 mówi, w ten sposób dają dowód na to, że zasady prawa mają zapisane w sercach. Świadczy o tym ich sumienie oraz myśli, które raz oskarżają, a innym razem biorą ich w obronę. I tutaj właśnie ten tekst to wyjaśnia, bo gdybyśmy wzięli tłumaczenie Stronga, znaczy nie Stronga, tylko tłumaczenie Szterna, to jest Nowy Testament z komentarzami przetłumaczony przez Szterna. My mamy w polskim języku tylko Nowy Testament, prawdopodobnie jest Stary Testament też przetłumaczony przez niego. I tutaj jest to właśnie wyjaśnienie. Jest to tak zwany, można powiedzieć, można nazwać go jako kodeks moralny, prawo ogólnoludzkie, czyli tak zwana pogańska uczciwość. Co to jest takiego? Na pewno kiedyś mówiliśmy, że jest to obraz Boży zapisany w sercu człowieka. A więc Bóg, kiedy stworzył Adama, w tych rzeczach, które stworzył w umyśle, w woli, w uczuciach, przekazał swój obraz. I często mówimy o obrazie Bożym zapisanym w sercu człowieka. To jest właśnie to, że poganie, nie mając prawa mojżeszowego, w zasadzie umieją z tych 10 przykazań, które dostał Mojżesz od Boga, umieją posługiwać się w podobny właśnie sposób, jak posługiwali się Żydzi, posługują się dzisiaj chrześcijanie. Oczywiście to zależy wszystko od poziomu degradacji tego społeczeństwa. Zależy, w jakiej kulturze się wychowywali, bo są różne kultury, ale znajdziemy w całym świecie ludzi, którzy te rzeczy nawet, które są związane z Bogiem, te 4 pierwsze przykazania dotyczące Boga, też uznają siłę wyższą, uznają również, że ktoś tym wszystkim kieruje, ktoś tym wszystkim rządzi, co jest wyższe od człowieka, że wszyscy ludzie podlegają temu, a więc to jest tak zwany ten
wewnętrzny, wpisany w sercu człowieka kodeks moralny, prawo ogólnoludzkie, pogańska uczciwość. Nie ma człowieka tak zdegradowanego w świecie, który by nie umiał rozróżnić dobra od zła. W jakimś stopniu potrafi to rozróżnić. Czasami wiele ludzi robi wiele rzeczy złych celowo, ale mniej więcej potrafią rozróżnić, co to znaczy uczynić dobrze, co to znaczy źle. Mniej więcej takie pewne prawa funkcjonują w społeczeństwie. A więc ten obraz Boży wpisany na sercu człowieka, ta pogańska uczciwość, co nakazywała? I wymienię kilka tutaj takich pewnych rzeczy, a mianowicie wszyscy nie wyzyskiwać bliźniego. Żeby nie wykorzystywać, wyzyskiwać bliźniego. Nie odbierać bliźniemu jego własności. Nie uciskać ubogich, ani samotnych, ani sierot. Bo zazwyczaj człowiek słabszy to jest podlega właśnie takim sytuacjom, co i po prostu jest powiedziane w tych 10 przykazaniach. To jest to. Rozumieli. Ludzie na ogół rozumieją te rzeczy. Nie okłamywać ani ubogich, ani bogatych. Również nie pozbawiać nikogo jego słusznych praw. Jeśli możliwe, nie być nikomu nic dłużnym. Poganie zgadzali się z tym, że trzeba i w różnych swoich społecznościach przestrzegali tego, że trzeba mieć przynajmniej trochę szacunku nie tylko dla sprawiedliwości, lecz także mieć trochę szacunku dla praw i zasad społecznych, jakie funkcjonują w danej grupie społecznej lub narodowej, a więc szanowali ludzi starszych, szanowali nauczycieli, szanowali wodzów. Jest to normalną rzeczą, coś takiego. Poganie nie poważali wszelkiego rodzaju ludzi kłamców, uważając ich za szkodników społecznych, przynoszących hańbę ludzkości. Inny przykład, że każdy oczekiwał od drugiego pewnego rodzaju uprzejmości i pomocy, przynajmniej takiej, która nie wymagała wielkiego poświęcenia, a więc wzajemna pomoc, na przykład sąsiedzka, jakaś społeczna w różnych sytuacjach, czy nagłych, czy sąsiedzkich i tak dalej. Poganie oczekiwali, wykarmiono głodnych ze zbywających zapasów, okrywano nagich ze zbywającej odzieży. Na przykład te różne datki, które były w narodach pogańskich dla osób chorych, dla samotnych, dla sierot. To było, wiemy, że praktykowane na Bliskim Wschodzie w synagogach. Zawsze była taka skarbonka dla ludzi właśnie pokrzywdzonych, że z tych pieniędzy było później rozdzielane tam rada z tych starszych czy tam innych osób rozdzielała potrzebującym w zależności od sytuacji. Taka mniej więcej zachodziła wśród właśnie tych ludzi mniej więcej sytuacja. I do dzisiaj tak to jest. Przynajmniej przyznajmy, że te rzeczy, o którychśmy powiedzieli, że są to ogólnoludzkie zasady, że nie są to zasady chrześcijańskie, że to są zasady ogólnoludzkie. Na przykład, gdybyśmy odmiennie postępowali od podanych tych przykładów, to odmienne postępowanie, czyli gorsze postępowanie, dyskwalifikowałoby nas nie jako chrześcijan, ale jako ludzi. A więc bylibyśmy po prostu przekreśleni w oczach tych ludzi, że my czynimy gorzej, jak czynią mniej więcej pogania. A więc jest to ten obraz Boży wpisany w sercu człowieka. On do pewnego stopnia jest czytelny jeszcze i dzisiaj. Przynajmniej tyle powinien czynić prawie że chrześcijanin,
by nie być gorszym od zwykłego poganina. Bo jeśli mówimy o chrześcijaństwie, to mówimy o czymś wyższym, o czymś lepszym, o czymś szlachetniejszym. A więc jeżeli te niskie odruchy, odczucia ludzi, którzy nie znają Jezusa, nie znają Boga, a czynią pewne rzeczy dobre i umieją odróżnić dobro od zła, to chrześcijanin tym bardziej powinien tych rzeczy słuchać, aby po prostu nie być gorszym. Ale wiemy o tym, że w różnych grupach religijnych, chrześcijańskich, są tak wypaczone niektóre poglądy, że naprawdę niektórzy mogliby się wstydzić za swoje postępowanie, za swoje prawa, które wytworzyli w różnego rodzaju sektach. I to nie jest, i to jest właśnie to, co oskarża właśnie chrześcijan. To tak samo jak i Jezus, kiedy był w Kapernaum, jak pamiętamy, głosił tam słowo, uzdrawiał i mówił, że ludność z Tyru i Sydonu będzie was oskarżać za takie, a nie inne zachowanie. Czyli porównał, że kiedyś w przyszłości na sądzie ludzie właśnie z narodów pogańskich staną na sądzie i oskarżą ich za takie, a nie inne zachowanie. To jest szerszy temat, ale tam mniej więcej tak to jest powiedziane. Pisząc ten temat, przerzucając go w ogóle na prezentację, przyszła mi taka myśl i się zastanawiałem, bo jest taki tekst w liście Jakuba w 4 rozdziale 17 wierszu, który mówi, że kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. I wpadła mi taka myśl, czy to napomnienie stosuje się do chrześcijan, czy obowiązuje wszystkich ludzi na całym świecie? Kto umie dobrze czynić, a nie czyni, dopuszcza się grzechu. Bo wiemy, że grzeszą wszyscy, i poganie, i chrześcijanie. A więc czy to napomnienie jest chrześcijańskie, czy to jest napomnienie ogólnoludzkie? Czy to apostoł Jakub, który podał to, czy on po prostu nie zastosował tego ogólnie do ludzkości? Że to jest po prostu takie, z tego co mówimy, odczucie. No, można by było się na tym zastanowić, ale to tylko tak na marginesie rzuciłem po prostu dla zastanowienia się. Teraz byśmy się chcieli, chciałbym, żebyśmy poruszyli pewne zagadnienia dotyczące takiego postępowania chrześcijan jako cechy, czy raczej pozory tak zwanej ewangelicznej pobożności. Czemu mówimy cechy, pozory ewangelicznej pobożności? Bo jeżeli Pismo Święte mówi, żeby coś nie robić, to trzeba nie robić. To się nie robi. Ale jeżeli ktoś nie robi tego, to my nie wiemy tak naprawdę z ludzi, kto robi to celowo, a kto robi niecelowo. Kto robi to, kto rzeczywiście czuje i szanuje Słowo Boże i sprawiedliwość i postępuje prawdziwie, a kto rzeczywiście robi tylko to dla pozoru. Ale to tak nazwałem po prostu tylko jako to cechy i pozory ewangelicznej pobożności. Otóż by być tym, bo te mówiliśmy sobie o tej uczciwości pogańskiej. Teraz do tego dołożymy jeszcze tak zwaną rzecz, a mianowicie pozory ewangelicznej pobożności. By być prawie że chrześcijaninem, trzeba zachowywać w słowach i czynach pewne pozory czy cechy ewangelicznej pobożności i okazywać
przynajmniej na zewnątrz cechy prawdziwego chrześcijanina. Bo to są cechy prawdziwego chrześcijanina. Tylko, że my nie wiedząc, kto czyni od serca, kto na pokaz, to po prostu nazwałem, że to są cechy ewangelicznej pobożności. Taki człowiek, o którym się mówi, że jest prawie że chrześcijaninem, nie czyni niczego, co jest zabronione przez Biblię. Bo jeżeli Biblia mówi nie rób tego, to nie robi tego. I to są właśnie te cechy. On po prostu się dostosowuje i chce postępować w taki, a nie inny sposób. Że chce robić to, co Biblia tego nie mówi. On po prostu albo to robi z przekonania, albo to robi po prostu na pokaz. Jest takie pierwsze, taki przykład, nie nadużywać imienia Pana Boga swego. Tak jak mówi druga księga Mojżeszowa. Nie przysięga fałszywie i mowa jego jest tak, tak, nie, nie, bo co ponadto to jest od złego. Tak mówi tekst, no to on tak nie robi. Unika nie tylko cudzołóstwa, ale i wszelkiej nieczystości. Wstrzymuje się od niepotrzebnego gadulstwa, próżnej paplaniny, nie pozwala sobie na nieprzyzwoite żarty, bo wiemy o tym, jak ludzie potrafią żartować w różny sposób, taki nie właśnie niezbyt zgodny z tym, co Pismo Święte mówi. Inne to unika sporów, stara się ze wszystkimi ludźmi mieć pokój. Jeśli ponosi jakąś krzywdę, to nie mści się, nie oddaje złem za zło. Nie patrzy na ludzi szyderczym okiem, nikogo nie wyśmiewa z powodu jego słabości czy z powodu wad. Wiemy o tym, że ze słabszych ludzi to się, niektórzy się potrafią wyśmiewać, szydzić, a więc on nie robi, bo tak mówi Pismo Święte. Nie chce wyrządzać nikomu krzywdy, stara się postępować według złotej reguły, tak jak mówi Ewangelia Mateusza. Czyniąc dobrze, nie ogranicza się do łatwych zasług, ale pracuje i cierpi, aby pomóc bliźniemu. I wiele tekstów jest właśnie na ten temat. Nie ustaje w gorliwości. I wiele moglibyśmy tutaj dorzucić tych różnych punktów, czego Biblia zakazuje, czego mówi, żeby nie czynić, nie robić, a więc przypomina ciągle nam. Jest tego bardzo, można powiedzieć, bardzo dużo, tych różnych przykładów. A więc ten, który zachowuje pozory pobożności, te cechy pobożności, tą zewnętrzną pobożność, używa naturalnie wszelkich sposobów, aby ją pogłębić. Bo to nie jest tylko to, cośmy wymienili, ale tego jest dużo, dużo więcej. Jednym z takich zagadnień jest artykuł brata Russella, który omawia pewne ciekawe zagadnienie, to jest przyzwoitość w Domu Bożym, reprint 5808. I jest taki tekst w Księdze Kaznodziei Salomona 4,17 lub 5,1, to zależy od tłumaczenia Biblii. I tam jest powiedziane o regule uczęszczania do Domu Bożego, przestrzegając pewnych reguł zachowania i tak dalej, bo czasami ludzie to się różnie zachowują na zebraniu, gdy przyjdą, gdy się spotykamy. No teraz nie mamy tej możliwości tak spotykać się, bo już jest, tak jak to się mówi, widzimy to, co się dzieje. No ale jeśli się przeniosło zebranie na formę wirtualną, to też jest to pewnego rodzaju społeczność i w pewnym sensie ten tekst również stosuje się i do takiej formy społeczności. I tutaj Biblia Poznańska ten tekst podaje w taki sposób. Nie zabieraj głosu pośpiesznie i niech serce twoje nie wypowiada pochopnie słów przed Bogiem.
Bóg bowiem w niebiesiech, ty zaś na ziemi. Niech więc słów twych będzie niewiele. A więc tu jest, bo czasami ludzie to są różne rzeczy chcą opowiadać i tak dalej w społeczności, na zebraniach, ale jeżeli się przychodzi do tego, że jest obecność Boża, że chcemy słuchać Słowa Bożego i tak dalej, to właśnie w tym artykule bardzo fajnie jest tam określone, w jaki sposób mniej więcej się zachować, żeby po prostu jeden do drugiego nie miał pretensji, żeby ta społeczność naprawdę miała charakter taki boski. Człowiek, który zwraca uwagę przynajmniej na pozory, zachowuje powagę, skupienie podczas takich zebrań, nie zachowuje się lekkomyślnie. Gdy do tych rzeczy na przykład gdyby tych na przykład rzeczy nie praktykował, gdyby tych rzeczy nie robił, to by nie posiadał zewnętrznych cech pobożności. A więc powinien taki człowiek posiadać te zewnętrzne cechy pobożności, żeby ten, który z boku patrzy, żeby nie powiedział coś złego o takim, a nie innym zachowaniu, jeśli się idzie do domu Bożego. Do tego wszystkiego taki człowiek potrzebuje jeszcze jednej rzeczy. Mówiliśmy o uczciwości pogańskiej, o pozorach ewangelicznej pobożności, a teraz powiemy sobie krótko o tak zwanym o najszczerości. Słowo szczerość, no to jest w tej chwili, w tych czasach, w jakich żyjemy, no troszeczkę ono wypadło z codziennego obiegu. Słowo szczerość. Szczerość jest prawdziwą wewnętrzną zasadą, z której wypływają wszystkie myśli, słowa i czyny. Tak by można to określić ogólnie. W zasadzie to jest, można powiedzieć, może być to i chrześcijańskie określenie, że to wypływa z wewnątrz, czyli z serca. Szczerość nie polega też na pojedynczych czynach czy działaniach jakiegokolwiek rodzaju. Tak jak mówiliśmy, że tego nie czyń, tamtego nie czyń, to rób, tamto rób. To nie polega na pojedynczych czynach. Szczerość jest prawdziwą wewnętrzną zasadą, z której wypływają wszystkie myśli, słowa i czyny. To można powiedzieć, że to jest ogólne stwierdzenie. Może być określić, że chrześcijańskie, że to wypływa z serca. I ta szczerość jako szczerość nie polega na pojedynczych czynach czy lub działaniach jakiegokolwiek rodzaju, tylko na pewnych przyzwyczajeniach, które muszą być w człowieku, aby to stało się zasadą. Dopóki nie będzie nawykiem czy stanem umysłu takie postępowanie, to pojedyncze czyny i działania nie mają żadnej wartości przed ludźmi i przed Bogiem. Pojedyncze czyny. Pewne rzeczy, jak są nawykiem, to wtedy stają się to zwyczajem, pewnym charakterem, usposobieniem danego człowieka. I tutaj trzeba taki przykład bym podał, że na przykład są ludzie, gdzie jak są zdrowi, funkcjonują, są mili, są przyjemni, uprzejmi i tak dalej, nie szkodzą innym, nie mają ciągle jakichś wymagań. I wtedy, gdy zachorują i zaczyna umysł szwankować takim osobom, to zdarza się taki, to na pewno znamy takie przypadki, że jedni ludzie, jacy byli za życia, zdrowego i dobrze funkcjonowali, to tak się zachowywali, a drudzy rzeczywiście później, jak się okazuje, byli też mili, ale później jak są chorzy, to zachowują się bardzo nieprzyjemnie. Czyli to jest coś takiego, jak starzy ludzie powtarzali pewne rzeczy, czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. To jest właśnie to usposobienie, że pojedyncze czyny i działania nie mają żadnej wartości ani przed ludźmi, ani przed Bogiem.
Pewne rzeczy muszą być nawykiem, aby one stały się charakterem i tym usposobieniem. Możemy na przykład pochwalić osobę egoistyczną w sytuacji, gdy pochwała jej się nie należy, bo nie wiemy z jakiego powodu albo innego to czyni. Zakładamy, że skoro czyn był dobry, to motywacja do tego czynu też była dobra. Ale jednak to tak nie działa w ten sposób, że nie zawsze jak czyn dobry, to i motywacja do tego czynu jest dobra. Że to na pewno w życiu przekonaliśmy się już o tych różnych przypadkach. Gdy czyn dobry, to motywacja nie zawsze jest szlachetna. Dobrzy ludzie, bo jest takie powiedzenie, które to wyjaśnia, że dobrzy ludzie unikają grzechu, bo cnotę kochają, ale źli ludzie unikają grzechu, bo boją się kary. I tu jest to wyjaśnienie, że dobrzy ludzie unikają grzechu, bo cnotę kochają, ale źli ludzie unikają grzechu, bo boją się kary. Jeżeli więc ktoś unika grzechu tylko dlatego, że boi się konsekwencji tego, boi się kary, to ma już swoją za to zapłatę, czy ma już swoją nagrodę. I to jest to wyjaśnienie właśnie tego zagadnienia. A więc gdyby ktoś z podobnych pobudek, w obawie kary, utraty przyjaciół, zysków czy sławy, nie tylko powstrzymywał się od złego, lecz czynił wiele dobrego, to jednak nie moglibyśmy stwierdzić, że ten człowiek jest prawie że chrześcijaninem, bo nie robi tego z czystych motywacji serca, ma jakiś inny cel do swego postępowania. I tu jest właśnie ten złożony problem, o którym mówimy, o tej szczerości tak zwanej. A więc jeżeli ktoś nie posiada tej szczerości jako wewnętrznej zasady, to jest tylko obłudnikiem, zarówno wśród pogan, jak i wśród chrześcijan. Bo tutaj właśnie jest to, że i tu ta szczerość również funkcjonuje w społeczeństwach, które nie są chrześcijańskie. Słowo w języku polskim szczery, to znaczy nie ukrywający swoich myśli, uczuć, zamiarów, będący wyrazem czyjejś prawdomówności, czyichś czystych intencji, jednolity, wolny od domieszek. To jest, tak określa to słownik języka polskiego. Natomiast w Nowym Testamencie występuje ponad 90 tekstów biblijnych, w których słowa szczerość, szczery i szczerze przybierają znaczenia określeń bliskoznacznych. I w języku polskim te słowa są najczęściej tłumaczone w różny sposób. I ja podam kilka przykładów tutaj, jak to te słowa są tłumaczone w różnych tekstach. I tak, jest to tłumaczone jako prostota, otwartość, prawdomówność, wewnętrzna uczciwość, prostolinijność, wolny od pozorów obłudy, czystość serca, nie szuka swego, nie udaje, nie ukrywa, prawdziwy, autentyczny, bez nieuczciwych zamiarów. Tak mniej więcej te różne teksty w taki i podobny sposób tłumaczą słowo szczery, szczery, słowo szczerość. Bóg ceni ludzi uczciwych i wiemy o tym, że ceni ludzi uczciwych. I jest taki tekst w Przypowieściach Salomonowych, 10 rozdział, 9 wiersz, który mówi: kto chodzi w szczerości,
chodzi bezpiecznie, ale kto jest przewrotnym w drogach swoich, wyjawiony będzie. Inny tekst z Księgi Hioba, 8 rozdział, 20 wiersz, że Bóg nie odrzuci człowieka szczerego, ale złośnikom nie poda ręki. I tutaj można powiedzieć, że to nie jest tekst ten odnosi się tylko do Żydów, czy się odnosi do chrześcijan, ale on się odnosi ogólnie do ludzi. Bo ta cecha szczerości, ona funkcjonuje w każdym człowieku, jako to, że został stworzony na obraz Boży. Mamy mannę i czytamy przeważnie codziennie mannę, ale może do mojego postanowienia porannego nie zaglądamy codziennie, ale tam zaglądamy przy okazji zebrań świadectw. I tam jest coś, co powiedziane. Co brat Russell pisze? Będę starać się o prostotę i szczerość w stosunku do wszystkich. Czemu spośród tak wielu różnych dobrych cech charakteru, jakie są wymienione w Biblii, tutaj zostało użyte słowo szczerość? To jest też zastanawiające, bo to często się nie mówi dużo na temat tego zagadnienia w wykładach czy w jakichś dyskusjach, ale wiemy o tym, że ma to wielką wartość. Tak jak podaliśmy te różne przykłady wcześniej, tak samo i teraz mówimy właśnie o tym. To jest dość istotne przed Bogiem. Tak jak te teksty mówię, jest mnóstwo takich tekstów, które byśmy mogli przeczytać, ale co ciekawe, że nowe przekłady biblijne, oprócz Biblii Gdańskiej, bo w Biblii Gdańskiej często występuje słowo szczerość, natomiast inne przekłady biblijne już to słowo szczerość zamieniają na innego rodzaju słowa bliskoznaczne. I w sumie to tak naprawdę do końca nie wiadomo, czy tam chodzi o tą szczerość, otwartość i tak dalej. I to z różnych powodów się to dzieje, ale tak to rzeczywiście jak i z zagadnieniem pokuty, to jest też tak samo Biblia Gdańska podaje, a inne przykłady to po prostu, jak to się mówi, można powiedzieć, zniekształcają. Dożyliśmy takich czasów, że słowa z Michała, 7 rozdział, 2 wiersz, mają szczególne znaczenie w dzisiejszych czasach, bo tak wygląda na to, tak jakby to się stosowało do dzisiejszych czasów, bo wiemy o tym, że degradacja od Adama do obecnej chwili to już jest ponad 6 tysięcy lat, postępuje i ludzie są coraz bardziej zdegradowani. To uczyniła i pierwsza wojna, i druga wojna, i w ogóle wszystkie te różne rzeczy, zawiłości na świecie. Że mówi tu Michał w taki sposób: pobożny z ziemi zginął, a szczerego nie ma między ludźmi. Wszyscy zgoła o wylaniu krwi myślą, każdy łowi siecią brata swego. I dosłownie ten tekst to tak jakby do dzisiejszych czasów pasował. Jak się tam widzi te różne rzeczy i obserwuje na co dzień. Psalm z kolei 12 i wiersz 1 i 2 mówi tak. To jest przykład z Biblii Zaręby, tak zwanej przekład literacki. Mówi tak: ratunku, Panie, bo brak Tobie oddanych. Nie ma uczciwych wśród ludzi. Okłamują siebie, sypiąc pochlebstwami, nie przestając nawzajem się zwodzić. Chyba dożyliśmy takich właśnie czasów. To, o czym mówią te teksty. I można powiedzieć, że chyba będzie nam w dzisiejszym czasie bardzo trudno postępować we właściwy sposób, aby zachować w sercu szczerość, prostotę, czystość, otwartość, wolność od obłudy, myśli różnego rodzaju.
Będzie nam chyba trudno w tych dzisiejszych czasach tak postępować, bo świat dzisiaj doszedł do strasznej degradacji i widzimy, że to nie ma końca. Wypadły na przykład z obiegu takie słowa, jak kiedyś używano słowo honorowy, szczery, uczciwy. Kto dzisiaj z młodzieży używa słowo honorowy, słowo honoru? A przecież pamiętamy, że to kiedyś tak było, nie? Natomiast weszły w obieg słowa inne. Słowa ambitny, przebojowy, pewny siebie. Też jest różne byśmy mogli tutaj dodać nowe słowa, jak menadżer, jakiś tam nie wiadomo kto. Nie znam tych różnych nowych określeń dzisiaj. Handlowiec i tak dalej, bo też się takich używa określeń. A więc świat poszedł bardzo, bardzo daleko dzisiaj w degradacji. Mówiliśmy dzisiaj o tym, że by być prawie że chrześcijaninem, trzeba posiadać, trzeba praktykować tak zwaną uczciwość pogańską, posiadać cechy czy pozory tak zwanej ewangelicznej pobożności. Mówiliśmy też o szczerości. A więc wiele trzeba zrobić w życiu, aby być prawie że chrześcijaninem, jak król Agrypa. I na ogół nominalne chrześcijaństwo, jak widzimy, postępuje w taki sposób, że oni też pewnych rzeczy mówią, że przestrzegają, pewnych rzeczy stosują, ale nie posuwają się dalej jak tylko do pewnego momentu, do takiego stanu jak król Agrypa, czy ten Festus, który tam właśnie przesłuchiwali apostoła Pawła. Ale tu ktoś na pewno zapyta, czy to możliwe, żeby jakikolwiek człowiek, który zaszedł tak daleko, przestrzegał tych rzeczy, o którychśmy mówili, tych trzech, i nie przestał jeszcze być chrześcijaninem, nie przestał być jeszcze prawie że chrześcijaninem, a czemu nie jest chrześcijaninem? Czy przy tych cechach, co przestrzegać powinien, czy nie powinno to być już miano jako chrześcijanin? Jest zupełnie możliwe, by zajść tak daleko, przestrzegać tych wszystkich rzeczy i tylko pozostać prawie że chrześcijaninem. Jest możliwe całkiem. Uczy o tym nie tylko Słowo Boże, lecz także doświadczenie życiowe. Wiele rzeczy się widzi takich, że tak to rzeczywiście jest. I teraz możemy sobie zadać pytanie, i tego na to pytanie już do końca nie odpowiem, to już będzie po prostu może kiedyś innym razem. Czego więcej potrzeba, aby stać się zupełnym chrześcijaninem, prawdziwym chrześcijaninem, a nie prawie że chrześcijaninem, albo letnim, albo nominalnym? Otóż powiem, nadmienię tylko w tym slajdzie, a to już będzie kiedyś inny temat. Każdy człowiek potrzebuje być pociągnięty przez Boga, by zostać uczniem Jezusa. Każdy człowiek. Nie ma czegoś takiego, że ktoś se przyjdzie do Jezusa i będzie naśladować Jezusa na swój własny sposób. Musi być pociągnięty przez Boga. Zresztą powiedział o tym nasz Pan. I od tego momentu, kiedy człowiek jest pociągnięty przez Boga, od tej chwili rozpoczyna się droga chrześcijanina. Jezus staje się jego nauczycielem, wzorem do naśladowania, jedynym wodzem. I uczy o nas to sam Jezus, który mówi w Ewangelii Jana w 6 rozdziale 44 wierszu, na ostatnim zebraniu Grzegorz wspomniał właśnie ten tekst,
Ewangelia Jana 6,44, że nikt nie może przyjść do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Że nikt nie przyjdzie do mnie, jeśli go nie pociągnie ojciec. Czyli jaki z tego wniosek? Wszyscy, którzy stają się uczniami Jezusa, muszą być pociągnięci przez Boga, aby przyjść do Jezusa. A więc 45 wiersz mówi, że każdy, kto usłyszał i przyjął pouczenia Ojca, przychodzi do mnie. Jest jeszcze jeden tekst Ewangelii Jana, 6 rozdział, a 37 wiersz mówi, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, z pewnością nie odrzucę. Na pewno chcielibyśmy wiedzieć, jak się odbywa to pociąganie przez Boga, że jednych Bóg pociąga, a innych nie pociąga. Na pewno mamy te dylematy i to bardzo często się nad tym zastanawiamy, ale że tak jest, że Bóg jednych pociąga, drugich nie, jest Ewangelia Mateusza, która mówi o tym. Jako przykład 24:40-41 mówi tak, wtedy dwóch będzie na roli. Jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą leć na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. To jest dowód na to, że to tak jak Jezus powiedział, tak to się odbywa. Ale to jest temat bardzo głębszy i to nie jest proste określenie. I z tego wniosek, że jeśli jest tak dużo nominalnego chrześcijaństwa w świecie, a bardzo mało jest właśnie tych prawdziwych chrześcijan, że nastąpiło coś takiego, że wielu przyszło do Jezusa, ale nie wszyscy zostali pociągnięci przez Boga. I stąd są nominalnymi chrześcijaninami. Mogą być takie przypadki, że zostali pociągnięci przez Boga, ale się wycofali. Czyli tak jak to mamy przykład z wieku Ewangelii o klasie wtórej śmierci. A więc mogą być to też takie przykłady. A więc ten temat jest bardzo obszerny i po prostu to jest już na inny temat, a z tego życzę błogosławieństwa Bożego i dziękuję.